maceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ale tydzień! W Biedronce do soboty! Ale ceny! Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 14,49. A lody Big Milk 900 lub 1000 ml, drugie opakowanie za złotówkę. Ale tydzień! Ale ceny! Biedronka! Undofen! W nogi! Undofen Max Spray. Skuteczny lek z terbinafiną. Najkrótsza terapia i efekt już po 7 dniach. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jest tylko jeden polski bank z tak długoletnim doświadczeniem i wyjątkową kartą PKO Visa Infinite. Wejdź do świata bankowości prywatnej PKO Banku Polskiego. RRSO 8,9%. Zespół jest zbudowany, no jest, ja nie mam do nikogo jakichś szczególnych zastrzeżeń czy uwag. Konieczność była rozmowy o tym, jak wyobrażamy sobie współpracę w ramach Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli mamy wygrać z PiS-em, a mamy wygrać z PiS-em, po prostu wszyscy mamy serdecznie dosyć rzeczy, które dzieją się wokół nas, to trzeba patrzeć i na centrum, i na lewo, i na prawo. By wygrać, wszyscy muszą być na pokładzie musi być jak najwięcej osób i wszyscy muszą wiosłować. Bardzo trudno jest oczywiście zbudować taki pełny alians wszystkich partii opozycyjnych, jeśli chodzi o precyzyjne projekty na przyszłość. Budować to w taki sposób, żebyśmy mogli powiedzieć, każdy wyborca opozycji, każdy wyborca antypisowski ma swoją propozycję. Wie, że może zagłosować na jedną lub drugą listę. Ja lubię się dogadywać z każdym. Rozmawiałem i z Donaldem Tuskiem, i z Rafałem Trzaskowskim. Pytanie, o czym my mamy się dogadywać? Od dzisiaj. Pakt o nieagresji. To znaczy, jeśli mamy inne zdanie, można o tym mówić, ale nie atakujemy siebie nawzajem w obozie opozycji. To jest taki punkt wyjścia. Ja bardzo chętnie o tym będę rozmawiał właśnie też z liderami innych partii opozycyjnych. Słuszne słowa pana premiera Tuska o tym, że na opozycji wróg jest jeden i opozycja powinna znaleźć takie kanały komunikacyjne między sobą, żeby móc się różnić, ale się nie poróżnić. Nie ma potrzeby dołączać do czegoś, w czym się nie bierze udziału. Nie jesteśmy agresywni, więc nie musimy tego potwierdzać żadnymi paktami. A jak pan docenia ten wielki powrót? No, rzeczywiście bardzo wielki. Nie żartujmy. Nie żartujmy, mówią niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Reakcja na powrót Donalda Tuska. Nie żartujemy w debacie dnia. Agnieszka Gozdyra. Dobry wieczór. I stawiamy pytanie, jak Donald Tusk poukłada sobie i Platformę Obywatelską, i stosunki z opozycją. Ale też, co się dzieje w związku z tym w PiS-ie. Dlatego, że Donald Tusk, przynajmniej on tak twierdzi, że reakcją na jego powrót jest uchwała w sprawie nepotyzmu. Tę uchwałę, którą podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, która zakłada, że członkowie rodzin polityków PiS-u nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. Tutaj informacja z ostatniej chwili, od której zaczynamy. Moi goście, Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór. Jan Kanthak, Solidarna Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I łączymy się także z Michałem Gramatyką. W tej chwili Polska 2050. Dobry wieczór, panie pośle. Kłaniam się, dobry wieczór. Natomiast news ten z ostatniej chwili, o jakim mówiłam, jest taki, że oto senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski rezygnuje z przewodniczenia senackiej grupie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. To jest news interni na stronie polsatnews.pl. Państwo też znajdą tę informację. I ważne rzeczy mówi krótko, bo mówi, że nie będzie tego rozwijał Marek Martynowski. To jest protest przeciwko temu, że sekretarzem generalnym PiS-u wybrany został pan Krzysztof Sobolewski. On jest twarzą nepotyzmu. Tak mówi Marek Martynowski o Krzysztofie Sobolewskim. Jan Kanthak, jak pan to skomentuje, bo to pierwsza tak mocna reakcja. No mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym momentem. To nie jest odpowiedni moment, bo przecież żona sekretarza generalnego Krzysztofa Sobolewskiego zrezygnowała z tych funkcji, o ile się nie mylę, jeszcze przed przyjęciem tej uchwały. I sama uchwała pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że pewne problemy związane z zatrudnianiem ludzi w spółkach Skarbu Państwa się pojawiają. Więc w takim momencie, kiedy jest stwierdzony problem i jest próba zaradcza tego problemu, naprawy sytuacji, podejmowanie takiej decyzji w
następstwie takich kroków jest zupełnie, myślę, niezrozumiała zarówno dla obozu politycznego, jak i dla wyborców. Ja tylko dodam, że pan Martynowski nie zamierza w żaden sposób opuszczać klubu, tak, grupy, no, tylko mówi, że będzie wspierał, ale nie chce szefować grupie i nazywa to właśnie protestem. Czyli pan uważa, że to jest nielogiczne, że w momencie, kiedy pani Sylwia Sobolewska rezygnuje, tak? Czyli no to, jakby dostosowując się do standardów. To jest trochę dla mnie nielogiczne, że w momencie, kiedy najpierw rezygnuje, później jest przyjmowana uchwała Prawa i Sprawiedliwości, po tym pan senator rezygnuje z tej funkcji, ale tak jak pani wskazała, on rezygnuje wyłącznie z pełnienia funkcji szefa klubu senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Nadal będzie członkiem klubu i nadal będzie członkiem partii. I nazywa twarzą nepotyzmu w partii. To twarz nepotyzmu w naszej partii, tak brzmi ten cytat. Właśnie pana nowo wybranego sekretarza generalnego, to jest ważna funkcja, przyzna pan. To prawda, no, powstało wiele kontrowersji wokół niektórych członków Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, w tym zatrudnienia w radach nadzorczych żony Krzysztofa Sobolewskiego, ale jest reakcja, tak? Już ta pani nie pracuje w tych radach nadzorczych. Jest podjęta uchwała. Tego typu słabości w życiu publicznym pojawiają się nie tylko w Zjednoczonej Prawicy, nie tylko w polityce, powiedziałbym. Porozmawiamy szczerze o tym, oczywiście, bo to jest naprawdę, ja nienawidzę obłudy w polityce i wystarczy sięgnąć do czasu przeszłego. Też tego nie lubię, ciągłego mówienia, jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej. Ale to będzie pan miał jeszcze okazję, bo okay, ja też mam pewne dokumenty. Wystarczy z spojrzeć, jak wyglądają kwestie złożymy, w samorządach. Pani... Wystarczy spojrzeć, że problemy zatrudniania członków rodzin czy znajomych nie dotyczą wyłącznie życia politycznego. Ale o tym porozmawiamy. Tego typu problemy pojawiają się na uczelniach, w różnych innych instytucjach, gdzie swój swego ciągnie do góry. Pan Martynowski rezygnuje dziś, mówi to, co mówi. Pani Lubnauer się trochę śmiała, jak pan... Może pan nie widział, bo to za plecami. No nie widziałem. Pani poseł, dlaczego się pani śmiała? Czy po pierwsze dlatego, że mam wrażenie, że gdzieś instynkt opuścił Jarosława Kaczyńskiego, bo w ten weekend pierwszy raz chyba opozycja i rządzący mówili jednym głosem o nepotyzmie w PiS. Zauważmy, że mieliśmy pojęcie tłustych kotów i rzeczywiście te tłuste koty nawet padły ze słów Jarosława Kaczyńskiego. To on mówił o tłustych kotach w PiSie. Rzeczywiście nepotyzm w PiSie kwitnie jak nic. Można powiedzieć śmiało, że Nepotyzm Plus ten program im wyszedł. Co więcej, ja spojrzałam, wrzuciłam sobie do Google Trends wyszukiwania w czasie weekendu i okazuje się, że jeżeli porównam wyszukiwania Nowego Ładu, a przypomnę, że to miała być między innymi promocja Nowego Ładu, to spotkanie PiSu. To nieprawda. A wyszukiwanie nepotyzm, okazało się, że nepotyzm bije, że tak powiem, są Himalaje w stosunku do tego, jak ludzie szukali Nowego Ładu. Więc po pierwsze chciałam zauważyć, że tak, przyznajemy, tutaj zgadzamy się z Jarosławem Kaczyńskim, nepotyzm kwitnie w PiSie. Natomiast jeżeli chodzi o pana Martynowskiego, pan Martynowski bardzo jasno mówi, że równocześnie przyjmowanie, właśnie to jest właśnie obłuda, hipokryzja. Jak się z jednej strony przyjmuje uchwałę, w której się mówi, że będziemy walczyć z nepotyzmem, oczywiście z wyjątkami, bo może ktoś bardzo chce i bardzo musi. Na przykład powodem może być, jak pan Soboń stwierdził, przeprowadzka. Rozumiem, że zafundujecie miejsca w spółkach Skarbu Państwa i w radach nadzorczych wszystkim rodzinom, wszystkich prokuratorów, których wyrzucacie na drugi kraniec Polski w ramach przeprowadzki. No więc z jednej strony mówią, że będą walczyć w ramach uchwały z nepotyzmem, a z drugiej strony na ważną funkcję w partii, na funkcję sekretarza, mianuje się pana Sobolewskiego, który się chwali tym, że już żona rezygnuje najpierw z jednej, potem drugiej, potem trzeciej. Dostosowuje się do tych nowych ale standardów. Ale można powiedzieć, tak? Jest takie słowo nachapać się. No już można powiedzieć, że po pierwsze pani Sobolewska już się nachapała w tych trzech spółkach Skarbu Państwa. Zaznaczmy jeszcze jedną rzecz. Gdyby pani Sobolewska wcześniej w różnych prywatnych firmach pełniła podobną funkcję, to można by powiedzieć, że to jej kwalifikacje zadecydowały, że ona do tych spółek Skarbu Państwa trafiło. Ale dziwnym trafem ta jej kariera przypada na ostatnie lata i co więcej, najbardziej od momentu, w którym poznała się z panem Sobolewskim. I powiem więcej. Pani Sobolewska w dalszym ciągu jest dyrektorem w spółce Skarbu Państwa. Zrezygnowała tylko z funkcji w radach nadzorczych, ale jest w dalszym ciągu dyrektorem. Tak samo jak żona pana Ziobry, pani Kotecka bodajże, jest w dalszym ciągu dyrektorem, jest w Link4. W związku z tym ta walka z nepotyzmem polega także jest kpiną. Że mamy do czynienia z sytuacją, w której przyjmuje się uchwałę, natomiast
realnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda w ten sposób, że ludzie, rodziny członków PiS-u, ludzie PiS, u pana Błaszczaka okazuje się, że mnóstwo osób, które pracowało w ministerstwie, jednocześnie w branży zbrojeniowej, jest tam w różnych radach nadzorczych i kosi ogromne pieniądze. W związku z tym rzeczywiście mamy taką ośmiornicę, taką pajęczynę nepotyzmu i jeszcze w dodatku mamy do czynienia z sytuacją, w której w tej chwili przyjmując tą uchwałę, z góry robi się wyjątek. Panie pośle, odniesie się pan za moment, tylko pan gramatyka najpierw, dobrze, ponieważ no, jest na łączach, nie ma go z nami w studiu, więc trochę jest w innej sytuacji. Panie pośle, czy to jest logiczne, że pan senator Martynowski no właśnie mówi, on jest twarzą nepotyzmu o pośle Sobolewskim, nie pełni funkcji, a jednocześnie tu pan Kantak mówi, no ale przecież właśnie żona pana Sobolewskiego rezygnuje, więc dostosowuje się do tych wymagań. No ja się bardzo cieszę, że po 6 latach coś drgnęło w Zjednoczonej Prawicy i po 6 latach panie i panowie zdali sobie sprawę z tego, że może by trochę przyhamować z tym okradaniem Polek i Polaków, no bo tak to niestety wygląda. To zjawisko umieszczania swoich krewnych i znajomych w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa osiągnęło poziom niebotyczny do tego stopnia, że zbulwersowało samego pana prezesa. Bo sam pan prezes Kaczyński ponoć używał tak mocnych słów jak rozpasanie, rozleniwienie, umoszczenie się. Zamiast walczyć o Polskę i o partię, to zadawalacie się państwo fruktami. Mam nadzieję, że Polki i Polacy już jutro poznają rozmiar tego zjawiska, bo Polska 2050 skierowała do pani marszałek Sejmu wniosek o przedstawienie informacji rządu na ten temat. Jak szerokie jest to zjawisko nepotyzmu, jakie przedsięwzięto środki, które mają na celu je zwalczyć. Idzie ku dobremu, dlatego że na kongresie PiS podjęto stosowne uchwały, więc mam nadzieję, że jutro będzie kolejny akt i na wniosek Polski 2050 taka informacja zostanie przedstawiona. Panie pośle, pan wie, że takie listy powstawały w przeszłości i że media też sporządziły 9 lat temu taką listę, na przykład za czasów rządów PO-PSL. I też wyszło, że no 600 spółek i instytucji kontrolowanych było właśnie przez polityków ówczesnej koalicji rządzącej. I wtedy Sławomir Neumann, przypomnę ten cytat jeszcze raz, powiedział, że nepotyzm nie ma legitymacji partyjnej. No niestety tak jest. Te miejsca w spółkach, w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, one zawsze stanowiły bardzo taki atrakcyjny łup polityczny. Może warto rozważyć taką koncepcję, w myśl której w ramach dużych grup kapitałowych po prostu redukuje się tego typu miejsca. Ja pamiętam z czasów swojej pracy w spółce Skarbu Państwa, jednej z dużych grup energetycznych, że mieliśmy taki projekt, celem którego było zredukowanie do minimum liczby miejsc w radach nadzorczych. Po prostu w tych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie nie musiały funkcjonować rady nadzorcze, tam ich po prostu miało nie być. Abstrahując od losów tego projektu, jego realizację przerwały przegrane wybory, warto rozważyć takie właśnie pomysły. No właśnie, czy załatwi to Jan Kantak uchwała partyjna, szczególnie, że pana partia, jak słyszałam od Janusza Kowalskiego, nie zamierza się do tej uchwały czy dostosowywać, czy może raczej inaczej. Wy jako Solidarna Polska takiej uchwały w swojej partii nie przyjmiecie? Bo Janusz Kowalski powiedział, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że dochowujecie wszystkich standardów. Pamięta pani redaktor, że obiecała mi pani się odnieść najpierw do tego, co mówiła pani poseł. Jasne, tylko odnoszę się też do pana partii. Jeśli mógłbym, to najpierw bym chciał się odnieść, a później odniosę się do pani pytania. Więc najbardziej nie lubię tej obłudy, bo to jest problem, tak jak pani wskazała, zacytowała słowa posła Neumanna z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, że nepotyzm nie ma barw partyjnych i to dotyczy niestety całej klasy politycznej. I naprawdę ciężko jest niekiedy ocenić, czy dana osoba sprawuje tą funkcję tylko wyłącznie przez swoje kompetencje, czy dzięki też swoim kontaktom. No, dzisiaj gości u nas, nie w studiu, ale na łączeniu, pan poseł Gramatyka, który jest niezwykle kompetentną osobą, ale on również pełnił funkcję prezesa spółki Enea Centrum i przez kilka miesięcy był wiceprezesem PGE, nie PGE, tylko zdaje się Tauronu, tak? Dobrze?
Tauronu Polska Panie pośle, Energia. I to, ja nie chcę, ja nie chcę mówić, że poseł jest niekompetentny, no tylko że właśnie pojawiają się takie wątpliwości i problemy etyczno-moralne, czy dana osoba zawdzięcza daną pozycję wyłącznie przez swoje kompetencje, czy nie. I naprawdę ta lista, o której pani wspomniała, ja tutaj rozumiem, Puls Biznesu, 2012 rok, postawili na swoich, Puls Biznesu, bardzo w ostrych słowach formułuje ocenę wobec rządów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, że ponad 600 osób zatrudnionych jest i powiązanych z Platformą Obywatelską. Panie pośle, ja dlatego przytoczyłam te dane, tylko jeżeli był pytany o to wiele razy wcześniej, na przykład pamiętam taki słynny wywiad w RMF-ie, pan poseł Sobolewski i powiedział, że on w ogóle nie wie, bo się ostatni dowiaduje o tym, gdzie jest zatrudniona jego żona, to, a dzisiaj się dowiaduje jako pierwszy, że już nie pracuje. Jeszcze w weekend chciałabym pana doktor, zapytać, co pan o tym myśli? Czy to jak to wygląda w oczach waszych wyborców? Czy to jest wiarygodne, jeśli mąż żony mówi, że w ogóle nie wie, gdzie ona jest w sumie zatrudniona i że tam są trzy czy cztery rady nadzorcze? Panie pośle. Proszę mnie teraz w relacje małżeńskie pana Krzysztofa Sobolewskiego i jego małżonki tutaj mieszać. Nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział. Mogę się oprzeć tylko na tym, co powiedział. Ale pani poseł jakby zarzuciła na początku swojej wypowiedzi to, że my się przyznajemy, że czasami pojawiają się takie kłopoty. I to jest właśnie ta różnica, że my nie bronimy czyli rozumiem, że żona pana Ziobro odejdzie, ale pani teraz bym się odniósł też do kwestii małżonki pana ministra. Pani Patrycja Kotecka jest wieloletnią dziennikarką z olbrzymim doświadczeniem, dostawała Grand Pressa, pracowała w redakcji Super Expressu, pracowała w redakcji Życia Warszawy, olbrzymie doświadczenie. Objęła funkcję związaną z PR-em w Link 4, osoba, która ma olbrzymie doświadczenie w przestrzeni medialnej, ma ukończonego MBA-a Polskiej Akademii Nauk. I świadczą o tym jej dokonania, pani poseł. Jak obejmowała spółkę, jak wchodziła do spółki, spółka przynosiła straty. Natomiast po tych latach dyrektorowania pani Patrycji Koteckiej spółka przynosi zyski. Czyli pan mówi tak, żeby teraz ta miotła, która wymiata zgodnie ze sprawiedliwością, nie wymiotła ludzi, którzy są kompetentni. Tak, uważam. No i właśnie jestem ciekawa, jak to się... Pani poseł. Ale jeszcze, jeśli mogę dokończyć, jeszcze wątek pani Patrycji Kotecki. Najlepszym wymiarem ciężkiej pracy i efektów pani Patrycji Kotecki jest to, że przed przyjściem do Link 4 sprzedawanych było 470 milionów ubezpieczeń, a teraz podwoiła się liczba sprzedawanych ubezpieczeń. Panie pośle, ale dostaje teraz ta firma branżowe nagrody za świetny marketing, za świetne zarządzanie. Ja zostawmy te firmy, ale mówmy o kompetencjach. Ja mówię o kompetencjach. Pani Patrycja Kotecka jest wybitnym fachowcem. I czy teraz właśnie ta miotła będzie na wszelki wypadek usuwała wszystkich, tych kompetentnych też. Ale to jest troszeczkę inaczej. To jest tak, jak żona Cezara musi być ponad podejrzeniami, tak samo dla polityków jest pewne ograniczenie. I tym ograniczeniem jest między innymi to, że ich partnerom, ich mężom, ich żonom trochę mniej wolno. W związku z tym, jeżeli by pani Kotecka te sukcesy odnosiła w prywatnej firmie, której by z konkursu wygrała konkurs i awansowała na dowolną pozycję, to ja bym nie miała nic naprzeciwko, ale jeżeli o obsadzie tego decyduje ktoś, kto ma legitymację PiS-u, kto jest w danej spółce w jakim miejscu, a wiemy, że decydują praktycznie do każdego poziomu, no to w tym momencie to jest właśnie nepotyzm. Jak będzie to wyglądało teraz? Czy ta uchwała... Ta uchwała zniknie? Oczywiście, że ta uchwała jest tyle warta, co ten papier, na którym jest napisana. Z tego prostego powodu, że pani Sobolewska owszem zrezygnowała na razie, ponieważ rzeczywiście pan Sobolewski jest, można powiedzieć, twarzą. Pan Martynowski mu słusznie powiedział, że pan Sobolewski jest takim symbolem. Te trzy spółki plus miejsce dyrektorskie w innej spółce Skarbu Państwa najlepiej decydowały o tym, że rzeczywiście ona stała się twarzą. Ale to teraz pan Martynowski się zorientował. Natomiast być może liczył na to, że zmiana będzie realna i że pan Sobolewski zapłaci za to, że no można powiedzieć, stał się właśnie tą twarzą. Natomiast oczywiście to jest w ten sposób, że jeżeli by ktoś miał, ja nie wiem, jaką karierę robił wcześniej pan Gramatyka, ale jeżeli za chwilę ktoś, nam o tym powie, jeżeli ktoś wcześniej miał doświadczenie na podobnych stanowiskach,
stanowiskach, w firmach prywatnych, a potem jest zatrudniony w spółce Skarbu Państwa, to można powiedzieć, że wtedy możemy mówić o kompetencjach. Ale jeżeli ktoś jest tak jak pan Obajtek, że był wójtem, potem zrobił jakieś tam wykształcenie, powiedzmy szczerze, nie na najbardziej uznanym uczelni, ale no można powiedzieć, wykształcenie decyduje o człowieku. Potem okazuje się, że w bardzo szybkim czasie, nie przechodząc przez żadne duże spółki prywatne, awansuje na dyrektora największej, na prezesa największej spółki państwowej, ale powiem jeszcze jedną rzecz. I okazuje się, że ta spółka w czasie, kiedy on zarządza nią, dwukrotnie ma niższe przychody, zyski, ale co więcej, znacznie się zadłuża, a wy próbujecie utrzymywać, że on zrobił świetny interes, bo liczycie od roku 2000, bodajże 15, jak się zmienia Orlen, a nie od momencie objęcia przez niego urzędu, to jest czysty przykład tego kolesiostwa i nepotyzmu, a nie przykład sytuacji. A jeszcze do zaznaczenia jego partnerka, no, ale jeśli ja daję sygnały, że bardzo proszę, bo czeka kolejny gość, to naprawdę reagujcie państwo, błagam. Michał Gramatyka, bo do pana wprost były tutaj pytania i o pana karierę i kompetencje i o to, co wolno politykom w takim razie. No, nazywając mnie kompetentnym prezesem spółki Enea Centrum, pan poseł Kantak wykazał się daleko bardziej idącymi kompetencjami niż na przykład te, które poświęcił robieniu researchu. Bo gdyby dobrze się do tego przyłożył, to by wiedział, że najpierw pracowałem w spółce Skarbu Państwa, a dopiero potem wstąpiłem do partii i zająłem się polityką taką troszkę poważniejszą. Nie żałuję swojego czasu pracy w spółce Skarbu Państwa. Jestem radcą prawnym. Wydaje mi się, że mam odpowiednie przygotowanie. Były też tak zwane kluczowe czynniki sukcesu, z których byłem rozliczany przez swoich szefów i one też zostały osiągnięte. I myślę, że w takich kategoriach powinniśmy oceniać pracę menadżerów, ale też przygotowanie osób, które pełnią funkcje w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jeżeli okaże się, że ci ludzie są dobrze do tego przygotowani, jeżeli okaże się, że to nie są stanowiska rozdzielane po linii politycznej, co jest trudne, podkreślam, dlatego że wszystkie tego typu stanowiska stanowią pewnego rodzaju łup polityczny. I z takim rozumieniem należy zerwać. Takie rozumienie. Ale to panie pośle, chcę panu coś powiedzieć, a może przypomnieć nawet, bo sięgam do takiej uchwały Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, której do niedawna był pan członkiem. Do uchwały z 4 kwietnia 2007 roku i to jest instrukcja finansowa Platformy Obywatelskiej, której punkt 14 stanowił wtedy, że członkowie Platformy sprawujący funkcje publiczne z ramienia PO zobowiązani są do płacenia na rzecz partii do 10% miesięcznego wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji. Środki te są traktowane jako darowizny na rzecz PO w regionie, na terenie którego członek PO sprawuje funkcję publiczną. Pan mówi o łupach, a ja panu pokazuję... Ale to jest różnica. Ale przepraszam. Nie, ja powiem zaraz. Ale to za chwilę, pani poseł. Bo ja tutaj czytam, że de facto członek Platformy, który na przykład zasiada w spółce Skarbu Państwa, czyli pełni funkcję i z tego tytułu zarabia pieniądze, płaci 10% daninę na rzecz partii. To ale nie ma pani redaktor racji. Ja nigdy nie byłam w Platformie. Dobrze, za moment. A pan Gramatyka najpierw, dobrze? Ale to chodzi o funkcje wybieralne. No nie. To chodzi o... Ale przepraszam, nie jest to w ogóle tutaj funkcje zaznaczone. Publiczne, funkcje z tytułu publiczne. Sprawowanych funkcji. I radnego. Nie. Przepraszam, ale przygotowując się do programu, znalazłam informację tego właśnie w kontekście spółek Skarbu Państwa, pani poseł. Znaczy, panie pośle... Po pierwsze, ta instrukcja jest z 2007 roku, czyli z czasów, które... Obejmowania przez was władzy. To powiedziałam. Z czasów, to było 9 lat przed moim w ogóle wstąpieniem do tej partii. Po drugie, zaręczam, że nigdy nie zdarzyło mi się odprowadzać żadnej dziesięciny na rzecz tej czy innej partii. Czasem zdarzyło mi się oczywiście wspomóc jakąś inicjatywę słuszną, ale zwykle były to datki charytatywne. Ale na przykład już od uposażenia poselskiego zdarzało mi się składać się na pracowników wspólnego biura poselskiego w regionie. Więc pani posłanka Lubnauer ma tutaj świętą rację, że prawdopodobnie nieszczęśliwie sformułowany jest zapis tego paragrafu, a on po prostu dotyczy funkcji wybieralnych. I to jest, myślę, również u pana posła Kantaka praktyka powszechna. Czyż nie, panie pośle?
Pani poseł, nie. Sekundkę, bo pani poseł bardzo, bardzo ostro tutaj protestowała, a no, to moja wiedza przynajmniej w tym... Może jakiś region był nadgorliwy, ja nie byłam w tym zakresie, ale pamiętam jak to funkcjonowało, ponieważ miałam kolegów w Platformie i owszem, dotyczyło to radnych, dotyczyło to, nie wiem, prezydentów miast, te osoby, które jakby z powodu swojej wybieralnej funkcji, która wynikała z przynależności partyjnej, wtedy szczególnie, kiedy subwencje były mniejsze i kiedy partia nie miała dochodów pochodzących, tak jak w tej chwili z budżetu państwa, rzeczywiście pomagały w jakiś sposób na utrzymaniu partii. Natomiast nie dotyczyło to osób, które miały funkcje, bym powiedziała, o charakterze niezwiązanych z bezpośrednio polityką, czyli na przykład spółki jakieś, czy jakieś inne miejsca, które są niezwiązane w każdym razie w żaden sposób z ich funkcją wybieralną. Panie pośle? Z całym szacunkiem, naprawdę tego typu sformułowanie pokazuje, że taki był zamiar pani poseł. Możecie teraz odwracać kota ogonem. A już najlepszym, a już, ale pani poseł, ja naprawdę nie przeszkadzałem. Nie odwracajcie kota ogonem. Pozwoli pani, że dokończę. Pozwoli pani, że dokończę. Już najlepszym podsumowaniem waszego stosunku do spółek Skarbu Państwa jest to, co opublikowała prokuratura wczoraj w sprawie Sławomira Nowaka, że zgodnie z zebranymi dowodami Sławomir Nowak załatwiał fuchę jednemu z prezesów najpierw w Orlenie, później w Enerdze, albo na odwrót, czy w Enerdze, a później w Orlenie, czy w Orlenie, a później w Enerdze. Jeden, nieważne. W każdym razie, według prokuratury Sławomir Nowak załatwiał te fuchy z zamiarem ściągania tej dziesięciny, czy jeszcze więcej, ile tam chciał, tyle miał. W każdym razie, naprawdę nie bądźmy obłudni w tej polityce. Prawo i Sprawiedliwość przyznaje się do błędów, bije się w piersi, zgodnie z chrześcijańską nauką, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, popełniamy błędy, ale naprawdę, jak słucham Platformy Obywatelskiej, wiedząc, jak to wygląda w samorządach, jak spojrzymy w spółki miejskie, w spółki zarządzane przez miasto, rady nadzorcze, to naprawdę no, nóż w kieszeni się otwiera, zwłaszcza w kontekście jeszcze tych artykułów z 2012 roku dotyczących Platformy Obywatelskiej i ich rządów. Ale... I naprawdę bądźmy wiarygodni dla ludzi. Nie, bo sami... odpowiedział mi pan na to pytanie, które padło kilka minut temu. Dlaczego pana partia nie chce podjąć takiej uchwały? Dlatego, że mogę pani powiedzieć, że chyba z 3 albo 4 osoby związane rodzinnie z posłami są w spółkach Skarbu Państwa i to nie wymaga uchwały, bo jest zupełnie czymś innym. Prawo i Sprawiedliwość, partia, która ma ponad 200 posłów, a czym innym Solidarna Polska, która ma 18 posłów. No naprawdę 19 posłów. A ilu macie ludzi w spółkach Skarbu Państwa? Z waszego z waszego nadania, panie pośle. Wydaje mi się, że z rodzin, jakby z powiązane... Rodzinne, znajome, przyjacielskie... Że ktoś jest w jakichś relacjach rodzinnych, to myślę, że 3 osoby albo 4. Maksimum 4. Tylko żonę pana prezesa? Maksimum 4, więc naprawdę nie róbmy z tego jakichś wielkich mecyi. To jest problem i my się do tego przyznajemy i tyle. Znaczy tylko, że z przyznania nic nie wynika. Ja przypomnę, ale jak, że wyszliście jest uchwała, do rządu. Jest uchwała, ale zaraz, jestem przekonany. Dobrze, mam nadzieję, że... wyszliście do władzy ze słowami o skromności i pokorze. Potem się okazało, że nagrody, pierwszy rząd w historii, który sobie sam przyznał nagrody. Ja przypomnę, że mieliście je oddać, znaczy rząd miał oddać, okazało się, że nie wszyscy oddali. Zostało oddane przez nie wszystkich. Wszyscy pani poseł, niech pani nie wprowadza a potem, w błąd. A potem mieliśmy, ale zaczęliście, już od tego zaczęliście, tą pokorę i umiar. Potem się okazała afera Kuchcińskiego, gdzie się okazało, że samolot korzystał do tego, że po koszule poleciała mniej więcej żona na Podkarpacie, a to jest kolejny przykład, w którym mamy do czynienia z sytuacją. Powiem więcej, w tej chwili tych ludzi, którzy wydali te loty pana Kuchcińskiego, ściga prokuratura. W tej chwili oni mają problem, ci, którzy ujawnili te loty, o których wszyscy z oburzeniem słuchaliśmy. Tak działa wasza prokuratura. Natomiast jeśli chodzi o pana Nowaka, z całym szacunkiem, rządzicie od 5,5 roku. Od 5,5 roku pan Nowak nie jest ani w żadnym rządzie, ani w żadnej spółce, ani nie decyduje o niczym. I od 5,5 roku jego sprawa nie trafiła do sądu. Ale bo w związku z tym to nie jest prawda. Robiliście jakiś audyt. Tak naprawdę, nikt nie trafił poseł. Do sądu. Pani prawda poseł, jest taka, że przypomnę, że Sławomir Nowak został zatrzymany w sierpniu zeszłego roku. Ale mówi pan o sprawach sprzed 5,5 roku. Nie tylko, bo te sprawy sprzed 5,5 roku dopiero zostały ujawnione. Trzymali tematu, a po drugie pan poseł Gramatyka jest z nami. Chociaż nie w studiu, tak? Panie pośle, co się stanie z tą uchwałą w tej chwili? Na ile ona będzie wiążąca, mobilizująca? Przypomnę, że minister Jacek Sasin ma odpowiadać za jej realizację.
Jestem pewien, że w siedzibie, jestem pewien, że w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości karty z rezygnacjami się już ścielą po prostu gęsto, bo nagle wszyscy zaczęli rezygnować, a że te spółki Skarbu Państwa były tak mocno poobsadzane, to pewnie od jutra będzie wiele miejsc, na które będzie można powołać naprawdę kompetentne osoby. A wracając jeszcze na chwilkę do Sławomira Nowaka, to panu posłowi Kantakowi chciałbym przypomnieć, chociaż z czasów swojej pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości na pewno to pamięta, że oceną dowodów zajmują się w demokratycznym państwie prawa sądy, a nie prokuratura i rządowe media. Prokuratura najwyżej może dowody zgromadzić i przedstawić je w formie aktu oskarżenia sądowi. Czego nie zrobiła w tej sprawie? Żebyśmy odchodzili od tematu, bo jeszcze jeden wątek mi uciekł. Przypomniał mi się ten wątek, jak pan poseł Gramatyka zabrał głos, bo mówił, że nie był członkiem partii. Według Wikipedii w 1998 roku był pan działaczem Unii Wolności. Później pan startował do Parlamentu Europejskiego z listy Unii Wolności, czyli tak naprawdę poprzednika Platformy Obywatelskiej. Następnie w 2006-2010 roku został pan radnym z Komitetu Prezydenckiego. I to są funkcje polityczne, panie pośle. Naprawdę w 2000 roku był pan wicedyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. To są wszystko funkcje związane z polityką. Niestety, może pan teraz udawać, że tak nie jest, ale tak jest. W 1998 roku był pan członkiem Unii Wolności. To jakby pan Gramatyka mógł odpowiedzieć? No, ja dużą tolerancję mam do Wikipedii i dużą tolerancję mam do tych prób sprawdzania mnie online przez pana posła Kantaka. Byłem radnym miasta Tychy, startowałem z prezydenckiego samorządowego komitetu, a do partii, do Platformy Obywatelskiej wstąpiłem, zdaje się, w 2015 albo 2016 roku. Unia Wolności, 1998 rok, panie pośle, proszę policzyć, ile to było lat temu. Czyli chce pan powiedzieć, że to nie ma żadnego związku i nie zna pan tych ludzi związanych z Unią Wolności, którzy w sposób taki bardzo aksamitny przechodzili do Platformy Obywatelskiej. A jeśli chodzi o dowody w sprawie Sławomira Nowaka, to panie pośle, z całym szacunkiem sąd oczywiście będzie dokonywał oceny dowodów, ale te dowody zostały również ocenione przez biegłych. I te rozpiski, w których Sławomir Nowak dzielił te wszystkie pieniądze, taki sobie zrobił rozpiskę, pismo zostało potwierdzone przez biegłego, że to... Że ono należy do Sławomira Nowaka. Czy i na ile ta historia związana z likwidacją nepotyzmu, z tym, że wczoraj też mówił tutaj minister Soboń, że no już ci, którzy mają zrezygnować, to już będą wiedzieli, że oni mają rezygnować i na pewno te rezygnacje się posypią lada dzień czy lada godzina. Na ile to jest związane z pojawieniem się Donalda Tuska? Myślę, że w żaden sposób. W żaden. Dlaczego miałoby to mieć związek z Donaldem Tuskiem? Przecież... Kongres Prawa i Sprawiedliwości sobotni i później Rada Polityczna niedzielna był zaplanowany o wiele, wiele wcześniej niż Donald Tusk ogłosił swoje przyjście do polityki, bo ogłosił to prawie że równocześnie z rozpoczęciem kongresu, a już wcześniej w informacjach prasowych pojawiało się, że prezes Jarosław Kaczyński planuje przyjęcie takiej uchwały, więc tu żadnego nie ma związku. Pani poseł? Czyli ja przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, zaśmiałam się w sprawie Sasina, bo przypomnę, że w roku 2016 pan Sasin bohaterem długiego artykułu w Polityce, która opisywała, nie wiem, z 8 osób z jego rodziny, i to szeroko pojętej rodziny, która dostała miejsca, tam nie tylko były spółki Skarbu Państwa, tam przede wszystkim były jakieś instytucje państwowe. W związku z tym on w ogóle uchodzi za króla nepotyzmu, w związku z tym to rzeczywiście wybraliście człowieka, który się zna na tym. Natomiast jeśli chodzi o Donalda Tuska, spójrzmy na jedną rzecz, że jeżeli pani obejrzy, włączy, to jest bardzo hardkorowe zadanie, ale jeżeli pani włączyła na przykład media publiczne, które jak wiemy robią propagandę partii rządowej, to by się okazało, że oni się w ogóle nie boją Tuska, ale od rana do wieczora na tego Tuska szczują. Można by było nagrać rzeczywiście taką reklamówkę Tusk, 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 Tusk przez cały dzień tego, co robią media publiczne w tej chwili. Widzieliśmy dzisiaj jednego z ich funkcjonariuszy, którzy ganiali za panem Tuskiem. Widać, że PiS się po pierwsze przestraszył. Widać, że zdają sobie sprawę, że Donald Tusk już wielokrotnie pokonywał PiS. I co więcej, widać, że próbują w tej chwili wszystkich metod, również bardzo takich właśnie dokładnie, że wykorzystają
zdanie prokuratury, która nie mając nic nowego, bo wszystkie dowody okazuje się, że były od roku znane, robi konferencję prasową w sprawie pana Nowaka, a potem funkcjonariusze partii... przegrywał wybory prezydenckie, w których startował na funkcjonariusze, przykład. No tak, ale potem wielokrotnie wygrywał. Funkcjonariusze, inne wybory. Donalda Tuska, funkcjonariusze publicznej telewizji nieustająco pytają się o to samo. Ja tylko jeśli chciałam mogę, powiedzieć, bo jeszcze pan gramatyka jest zdanie, ale w kontekście, żeby naszym widzom pokazać tę obłudę, bo wszyscy popełniamy błędy, tak jak już powiedziałem. Żona Borysa Budki, który wcześniej był gościem wydarzeń, pracowała w Urzędzie Marszałkowskim na Śląsku. Tutaj artykuł, że zostanie, na pewno by się że odniósł, zostanie, gdyby że była, zostanie no prawdopodobnie już nie ma zwolniona. Budynku, syn Donalda Tuska zatrudniony w Urzędzie Miasta. Ale jest zatrudniony? Ale pani poseł. Wygrał konkurs, bo zabieracie czas kolędę. Że to nie jest spółka także, Skarbu także Państwa, zabieracie. Zacznijcie pani poseł. 10 razy więcej, przepraszam. Ja wiem, że pani teraz musi bronić swojego lidera. Szanowni Państwo, bo będę musiała wstać. 10 razy więcej, myślę, że pani żona pana i wpłynąć jakoś sympatycznie. 10 razy. Jedno zdanie dosłownie. Michał Gramatyka na koniec. A propos pojawienia się Donalda Tuska i reakcji. Miałem przyjemność pracować z panią Katarzyną Budką. Bardzo wysoko oceniam jej kompetencje. To jest świetna specjalistka w zakresie dialogu społecznego. Panie pośle Kantak, życzę panu kiedyś nabycia tak niesamowitych kompetencji, jakie właśnie ma pani Katarzyna Budka. To tak nawiązując do pańskiej wypowiedzi. Cieszę się, że Donald Trump... Chciałbym w ten sposób odnieść się do większości osób, które panie pośle, państwo znowu zabiera pan głos koledze, który jest na łączach. Nie, no bo to jest totalna obłuda. No nie można tego słuchać. Jest panu łatwiej. No panie pośle, króciutko. Dlatego warto przychodzić do pani do studia. Nie panie, każdy może, bo nie wiem, czy... jest miejsce. Panie pośle, pan Gramatyka, ostatnie słowa. Pandemię mamy. Nie chcę wpędzać pana posła Kantaka w depresję. Bardzo się cieszę z powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Nie w depresji? Bo obok Szymona Hołowni pojawił się kolejny polityk, który mówi tak, tak, nie, nie. Mówi prawdę i bardzo to boli Zjednoczoną Prawicę w tych ostatnich... A ja chcę tylko powiedzieć, że jutro pierwszy po powrocie Donalda Tuska sondaż dla wydarzeń, który pokaże preferencje partyjne, więc już dzisiaj o tym informujemy i czekamy na to, co ten sondaż pokaże jutro. Komu wzrośnie, komu poparcie się zmniejszy i czy będą to znaczące wahnięcia. Katarzyna Lubnauer, Jan Kantak, Michał Gramatyka, pierwsi goście debaty dnia, a za moment o tym, że minister, wiceminister finansów powiedział, że klasa średnia to ci, którzy zarabiają 4000 brutto. I tej tezy będą bronić lub też z nią dyskutować Marek Jakubiak, Robert Gontarz, Maciej Gdula. O tym za chwilę, proszę państwa. Kochanie, chodźmy, już bo zajmą nam leżaki. Spokojnie, jest wcześnie. Tomasz, znowu zajęta. Czas na prawdziwe wakacje. Wybierz rodzinny pobyt pełen atrakcji dla dzieci. Aquaparki, animacje i kids kluby. Wakacje kupisz u nas tak jak lubisz. W salonie sprzedaży, przez telefon oraz online. Wakacje.pl. Urlop zaczyna się tutaj. Znowu bym coś zjadł. Od Monsieur z Polski. Bon appétit. Paluszki. Tarczyński, madame. Jada! Voilà, inne, roślinne. Bez kęsa, mięsa. Kamalusy dla wszystkich! Przekąski dla każdego! Znowu bym coś zjadł. Gdy nie ogranicza cię ból pleców, dzień należy do ciebie. Postaw swoje ciało na nogi z tabletką Nurofen Forte. Podwójna dawka ibuprofenu zmniejsza ból i zapalenie, które jest jego przyczyną. Ty realizujesz swoje plany, my uwalniamy cię od bólu. Nurofen. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A na bóle mięśni i stawów wypróbuj też wygodne plastry Nurofen. W przeciwieństwie do żeli działają aż do 24 godzin. Witaminowa moc Sephora Collection. Naturalne wegańskie maski oraz toniki dla odżywionej i pięknej cery. Polecam, Karolina Pisarek. Zapraszamy do perfumerii Sephora i na sephora.pl. Sephora, the unlimited power of beauty. Zechciało mi się lodów na patyku albo w rożku, albo w kubku. Chyba bardziej w rożku, chociaż chyba w kubku albo na patyku.
Mają też wafelku. Zachciało się lodów? Wpadnij do Żabki po lody Twister za 2,20 i lody Big Milk po 2,20 przy zakupie dwóch. Żabka. Mały, wielki sklep. Pani magister, szukam sposobu na bezpieczne wybielenie zębów. Ja sama stosuję i polecam. Lakalut Active. Ochrona dziąseł i łagodne wybielanie. Lakalut Active i łagodne wybielanie? Szczególnie u osób z nadwrażliwością zębów i dziąseł zabiegi wybielające mogą osłabiać zęby. Dlatego warto wybrać bezpieczne rozwiązanie z apteki. Pastę Lakalut, która bezpiecznie przywraca naturalną biel zębów. Lakalut Active. Ochrona dziąseł i łagodne wybielanie. To dwie korzyści. Białe zęby i zdrowe dziąsła. Jest tak miło, ale na mnie już czas pora spać. A ja tu szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. Pozytywny sen. Proszę? Pozytywum Sen. To ci jest potrzebne. Pozytywum Sen zawiera melatoninę i naturalne składniki ułatwiające zasypianie i spokojny sen przez całą noc. O, miło ci widzieć taką wyspaną. Tak, wieczorem kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik Intensywne Serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka, dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają. Na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Afty? Podrażnienia jamy ustnej? Zapalenie dziąseł? Teraz Dezaftan ma dwie nowe postacie. Aerozol i tabletki do ssania. Dezaftan Med szybko znieczula bolące miejsca, przynosząc ulgę już nawet po jednej minucie. Zwalcza bakterie, wirusy i grzybice w jamie ustnej, dzięki czemu pozwala trwale rozwiązać problem. Dezaftan Med. Szybki sposób na problemy w jamie ustnej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jestem kosmetologiem. Często doradzam w zakresie pielęgnacji rzęs i brwi. Podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem, z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką, z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia rzęsy i brwi. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Co sprawia, że włosy zaraz po wyjściu z salonu są tak piękne? To nie tylko świetne cięcie, ale też profesjonalna pielęgnacja. Dlatego stworzyłam Artishock. Linia Artishock to efekt mojego 20-letniego doświadczenia połączonego z niezwykłą mocą karczocha o silnych właściwościach naprawczych. Włosy stają się zdrowsze, mocne, lśniące i pięknie się układają. Teraz profesjonalny efekt z salonu możesz osiągnąć w domu. Polecam. Jaga Chupało. Stres? Jestem na niego odporna. Biorę nowość. Magne B6 – zmęczenie i stres. To unikalny skład z magnezem i ashwagandą, rośliną wzmacniającą odporność na stres. Wypróbuj nowe Magne B6 – zmęczenie i stres. Razem z Kinder Joy nadchodzą legendarne dinozaury. Z niesamowitego Jurassic World. Do zabawy również w wersji online. Kinder Joy. Pyszne połączenie mlecznego i czekoladowego kremu z kawałkami kruchych wafelków. Wspaniała przygoda dla Twoich dzieci. Kinder Joy Jurassic World. Silne wzdęcia to także silny dyskomfort. Sięgnij po Espumisan Max. Espumisan Max to zwiększona dawka symetikonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości jest usuwany z organizmu. Espumisan Max. Ulga na silne wzdęcia. Jesteśmy w drugiej części debaty dnia. Według wiceministra finansów Piotra Patkowskiego klasa średnia w Polsce zaczyna się od zarobków na poziomie 4000 złotych brutto. To są niecałe 3000 na rękę. Pan Piotr Patkowski w wywiadzie dla Radia Wnet powiedział, że w tym tygodniu projekt ustawy podatkowej będzie skierowany już do konsultacji i uzgodnień. Chodzi o Polski Ład i to jest istotne, dlatego że właśnie będziemy rozmawiać o tym, kogo de facto te zmiany w Polskim Ładzie dotkną. No jak mamy tak liczną klasę średnią, to czy ma się ona obawiać, czy niekoniecznie. W studiu ze mną Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej Przedsiębiorca. Dobry wieczór.
Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, Komisja witam serdecznie. Finansów, czyli liczyć pan potrafi, dobry wieczór. I matematyk, ekonomista, więc i mam nadzieję, że już się słyszymy z posłem Maciejem Gdulą z Lewicy. Czy jeszcze się nie słyszymy, ale za chwilę wiem, tutaj mam tajne informacje, że dołączy do nas pan poseł. To teraz tak już na serio, panowie. Panie pośle, pan by tak powiedział, że 4000 brutto, czyli 2 z kawałkiem na rękę, niecałe 3, to jest klasa średnia? Bo pan minister mówi, że to już ci ludzie mają takie poczucie, że oni należą do klasy średniej. Znaczy, ja myślę, że to jest zbyt takie właśnie matematyczne podejście do oceniania klasy średniej, niższej, wyższej. Myślę, że takie, nie wiem, medianowe podejście do tego nie jest najlepszym podejściem. W mojej opinii klasa średnia jest wtedy, kiedy na przykład rodzina może sobie pozwolić wyjechać na wczasy, jeśli chcą kupić sobie telewizor, bo podoba im się nowy telewizor, ktoś, to są w stanie sobie kupić telewizor. Jak ktoś stać, żeby sobie kupić telewizor, to jest w klasie średniej? Myślę, że jeśli ktoś żyje godnie i nie obawia się o swój los, może należeć do klasy średniej. Więc to nie jest takie podejście czysto liczbowe. No, jednak... no dobrze, ale pan minister mówi, że ja nie będę może cytować, może sam pan minister, bo mamy ten fragment taki interesujący państwa, to może puśćmy. Możemy? Możemy. Szansów na klasę średnią patrzymy pod kątem średnich zarobków. Z danych wynika, że 10% najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje dochody miesięczne powyżej 10 tysięcy złotych, więc ich spokojnie można uznać za klasę wyższą. Natomiast klasa średnia, patrząc na dominantę średnich zarobków, zaczyna się powyżej 4 tysięcy złotych brutto. Już od tego poziomu sama osoba ma odczucie, że należy do klasy średniej. Już daję panu skończyć, tylko chcę jeszcze przywitać właśnie pana posła Macieja Gdulę, tak? Słyszymy się już, panie pośle. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Cieszę się bardzo, ale pan Robert Gontarz kończy swoją myśl, bo jednak widzi pan, ministerstwo patrzy tak bardzo matematycznie. No dokładnie, znaczy ja mam trochę inne podejście, chociaż sam z wykształcenia jestem matematykiem, ale uważam, że spojrzenie na społeczeństwo no nie może być takie czysto, nie wiem, technokratyczne. No, to jest jednak zawsze spojrzenie na człowieka. Grupa ludzi to nie jest jedna grupa, tylko to jest jednak grupa jednostek. I zawsze na klasę średnią, jeśli definiujemy klasę średnią, myślę, że najlepiej spojrzeć właśnie poprzez taki pryzmat godnego życia. Życia i takiego dostatku rozumianego wewnętrznie. Myślę, że zdecydowanie więcej osób mamy obecnie w klasie średniej niż to było chociażby za czasów Platformy Obywatelskiej, bo liczba osób żyjących w ubóstwie zmniejszyła się o 1 200 000 osób. Więc rzeczywiście te działania, które my podejmujemy, zmierzają ku temu, a co najważniejsze, coraz więcej rodzin z dziećmi może czuć się jako obywatele klasy średniej ze względu na to, że jako Prawo i Sprawiedliwość postawiliśmy sobie cel, żeby dziś młodzi ludzie, którzy stają przed tym dylematem, czy posiadać dzieci, czy żyć w dobrobycie, nie musieli przed takim dylematem stawiać. Inaczej, żeby to tak? mogło iść jednocześnie równolegle. To pan mówi trochę inaczej. Pan mówi o takim poczuciu bezpieczeństwa. Jak my definiujemy klasę średnią? Pytam człowieka zamożnego, bo już wedle definicji pana wiceministra Patkowskiego to pan nie wiem, gdzie się plasuje. Czas się wyprowadzić chyba. Nie wiem dokąd w tej sytuacji, natomiast, żeby proszę państwa, nie był walienowany, ale... No tak. Według mnie klasa średnia, czy przedstawiciele klasy średniej, to są ludzie, którzy sami się utrzymują z własnej pracy i nie potrzebują niczyjej pomocy. To są samodzielni ludzie, którzy dokonali już czegoś, stoją na własnych nogach i nie potrzebują... To pan mówi, przepraszam, żadnej... istotną rzecz. Czyli gdyby ktoś wedle pana Patkowskiego miał te dochody, około, znaczy te 4 brutto, ale na przykład wliczałby się w to socjal, tak? To już nie jest to klasa średnia, to już bo korzysta pomocy, z pomocy tak, państwa. To już pomoc państwa. Ja myślę, że po pierwsze tragedią Rzeczypospolitej jest to, że klasy średniej prawie w ogóle nie mamy. Przez 70 lat socjalizm skutecznie niszczył, stawiając na takie tezy komunistyczne, że czy się stoi, czy się leży, 1000 złotych się należy. I to do dnia dzisiejszego jeszcze widzę funkcjonować raczy. Natomiast ta klasa najbardziej aktywna, klasa średnia, klasa wyższa, to są te klasy, które są noszone na rękach wręcz, dlatego że to jest źródło podatków. Tak naprawdę to jest źródło inicjatyw, źródło podatków. Ja myślę, że pan minister o zgrozo dopasowywał fakty do własnych tez. Po prostu, co by to robił pana zdaniem? No przede wszystkim dlatego, że okazało się, że większość Polaków mówi, że klasy średniej w Polsce nie ma. A przecież Nowy Ład ma spowodować, że ta klasa średnia jest i będzie w większej ilości. Tymczasem, ponieważ jej nie ma, trzeba było fakty, że tak powiem, dołożyć do kotła, a więc po prostu obniżyć przychody, żeby pokazać, że jest. No to jest trochę, powiem, abstrakcja typowa dla naukowców, ponieważ oni potrafią wszystko dopasować.
pasować do własnych celów. Maciej Gdula, jakie były cele i czy pan by powiedział tak jak pan wiceminister Patkowski o tej klasie, o klasie średniej i o tym, że każdy, kto ma 4 brutto, może się już do niej zaliczać? No w żadnym razie bym tak nie powiedział, bo 4000 brutto to jest mniej niż wynosi średnia płaca w Polsce, która teraz według GUS-u wynosi, z tego co pamiętam, około 5600. A to w Przemyśle. Więc jeżeli... No w przedsiębiorstwach powyżej 9 pracowników, więc to jest dość precyzyjna miara. Pytanie najważniejsze, które powinniśmy sobie postawić, to jest po co minister to mówi? To znaczy po co to zaniża tę klasę średnią? Mnie się wydaje, że intencja jest tutaj jasna. Wcześniej, kiedy przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy mówili o tym, że trzeba komuś ulżyć, dać specjalne warunki w tym Nowym Ładzie, to właśnie klasie średniej. I wtedy w dyskusjach rozumieliśmy tych ludzi, którzy zarabiają do 15 tysięcy brutto. W tym przypadku jest tak, że ci, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy brutto, to już jest klasa wyższa. Tak, to są już ci bogaci, to są już bardzo bogaci ludzie. Według pana ministra, moim zdaniem, no to chodzi o to, że ci, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy brutto, nie dostaną żadnych ulg i zostaną potraktowani jako ludzie bardzo zamożni. W moim przekonaniu, no te wcześniejsze miary, powyżej 15 tysięcy brutto, czyli mniej więcej właśnie 11 na rękę, to jest rzeczywiście już, to są bardzo bogaci pracownicy. Ale panie pośle, chciałam powiedzieć, że to może z pana perspektywy, bo też ostatnio dziennikarze często spoglądają na pana oświadczenie majątkowe, które jest dość, no, świadczy o pana zamożności, ale chyba dość bliski panu portal Krytyka Polityczna, czy się mylę? Bliski. Tak, no właśnie. Chcę panu powiedzieć, że Krytyka Polityczna, wyliczając klasę średnią, właśnie wyliczyła tak, że średnie wynagrodzenie 6 brutto mniej więcej, według GUS-u mniej niż średnią krajową zarabia 2/3 pracowników w Polsce, mniej niż 75% średniej krajowej zarabia 43% pracowników i to jest klasa niższa. I Krytyka Polityczna mówi, że zarobkowa klasa średnia od 4,5 brutto, czyli to jest mniej więcej 3300 netto. I co pan na to? Bliski pan portal. Wszystko zależy od tego, jak się podejdzie do liczb, czy się traktuje je jakby tak rozrachunkowo tylko, czy bierze się pod uwagę na przykład rzeczywiście pewien, no nie wiem, standard życia. I w tym sensie moim zdaniem 4000 brutto, no to jest zdecydowanie za mało. A jak pani pyta o mnie, to ja jestem oczywiście wedle wszelkich kryteriów strasznym bogolem, jak to się mówi. Czuje się pan tak właśnie? Tego, no tak, ja na pewno należę do bardzo zamożnych ludzi w Polsce, ale jestem jednocześnie za podatkami, za progresją. Uważam, że zamożni powinni płacić. Czyli pan jest wśród tych, którzy uważają, pan jest wśród tych bogatych, którzy uważają, że płacą za niskie podatki. Tak, są tacy ludzie w Polsce. Rzadki przypadek bogatego człowieka, który chciałby płacić wyższe podatki. Właśnie ale razem z innymi bogatymi, nigdy sam. Okay. Nie, dlaczego? No, nie, dlaczego? A bogaty Marek Jakubiak chciałby płacić wyższe podatki? Bardzo prosty sposób. Profesor może takie tezy stawiać, dlatego że płaci za niego uczelnia i to płaci mu netto, a nie brutto. I wszystkie podatki, które są za niego płacone, progresywne czy nie progresywne, ja jestem zdania, że te progresywne są. Może pan ich nie zauważy. Ale pan zawsze pensję na rękę dostaje i tyle, proszę pana. Natomiast jeżeli chodzi o to główne, ale pan meritum, poseł czerpie także dochody. Ja muszę zarobić, żebym miał. Z tytułu wynajmu lokali na przykład. No to korzysta z ryczałtowanego podatku od wynajmu 8%. Także znowu. Ale rozumiem, że chciałby podnieść pewnie. Tak. No ale to jakby meritum, ja myślę, że polega na tym, dlaczego my rozmawiamy. W każdym razie drugi bogaty w tym programie nie chciałby płacić wyższych podatków. Bo nie jestem profesorem i nikt mi za to nie płaci podatków za mnie, tylko po prostu ja muszę zarobić, żebym miał co zapłacić. I to chyba jest ta diametralna różnica, że ja snem spokojnym nie śpię, dlatego że jutro, pojutrze na przykład
zgodnie z dzisiejszym prawem, na przykład prawem gospodarczym, grom go jasny wie, co się stanie, bo to takie prawo mamy. 400 tysięcy do tej pory interpretacji prawa gospodarczego. To są problemy dzisiaj gospodarcze, a nie liczenie komuś, kto ile w kieszeni ma, bo proszę państwa, nie mówi się o tym, dzisiaj nie mówimy o tym, kto ile zarabia bez przyczyny. Otóż chodzi o to, komu zabrać. I teraz trzeba zdefiniować tą grupę, której można więcej zabrać po prostu. Ale czy pan uważa, że właśnie po to tak zaniżył pan minister Patkowski? Tak, oczywiście, żeby mieć większą grupę ludzi, żeby mieć większą grupę, do której kieszeni można się dorwać. Ale komu zabierać? Tym, co mają niecałe 3 na rękę? A ba, ciekawe, pan minister przy swoim młodym wieku jeszcze wyobraźni nie ma i pewnie doświadczeń życiowych, więc tak łatwo mu się wywala pewnego rodzaju tematy. Nie, tutaj po prostu z całym szacunkiem, tutaj siedzi obok mnie pan poseł, z którym się zupełnie inaczej rozmawia, na przykład. Który jest też młody. Tak? Który, no, ale to nie jest wada, umówmy się. Młodość to nie jest wada. Natomiast młodość niesie za sobą po prostu tą taką husarską myśl, a co nam tam, nie? Panie pośle, do pana właśnie Gontarza, bo są ekonomiści, pan, nie wiem, Bogdan Wyżnikiewicz na przykład, bo już pytali o to eksperci, co pan minister miał na myśli. No podejrzenia właśnie są takie, że to sztuczne takie rozszerzanie, bo to jest sztuczne rozszerzanie klasy średniej, prawda? Zgodzi się pan? Znaczy myślę, żeby że to właśnie była taka trochę niefortunna wypowiedź. No nie, ale nie przypadkowa ale chyba. Nie ma, czy, wydaje mi się, że całkowicie przypadkowa. No wie pan, że tam co, nie było w tym wszystkim w tym kraju mają przypadkowe wypowiedzi i to takie, to ja przepraszam. To jest główny doradca przecież. Znaczy, myślę, że to jest taka wypowiedź, która no, pokazuje taki bardzo analityczny, taki matematyczny umysł pana ministra, który patrzy na dominantę, bo bez kontekstu żadnego, żeby mieć większą grupę ludzi, którą można jakimiś daninami nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie, w nowym polskim ładzie nie, dociążyć. Ale oczywiście nie. Przynajmniej 18 milionów Polaków zyska w tym krótkoterminowym czasie na wprowadzenie Polskiego Ładu, a w długoterminowym spojrzeniu, no myślę, że wszyscy zyskają. My jesteśmy społeczeństwem o wysokiej skrajnej skłonności do konsumpcji. Czyli jesteśmy takim społeczeństwem, który w znacznej mierze, przeważającej mierze to, co zarobi, no to większość w ciągu roku wyda. Też do konsumpcji, bo to jest jeden z głównych czynników, które napędzają gospodarkę. No właśnie, no i o to chodzi. Się nas jeśli ta klasa, ci ludzie, nie lubię też takiego określenia jak klasa, no, ludzie, którzy zarabiają odrobinę mniej, bądź ci, którzy zarabiają przeciętnie, otrzymają jakieś dodatkowe ulgi, między innymi ulgi podatkowe, a bądź też ci, którzy mają dzieci, otrzymają taki program jak program 500+, a przecież utrzymanie dzieci kosztuje, więc będą wydawali te pieniądze, będą napędzali konsumpcję, tym samym zwiększą popyt wewnętrzny. Zwiększenie popytu wewnętrznego spowoduje zwiększenie podaży wewnętrznej, czyli zwiększenie podaży spowoduje dodatkowe zatrudnienie osób, bądź nowoczesne jakieś inwestycje w innowacje, to spowoduje. Ale to właśnie, jeszcze to, co pan mówi, to między innymi, jak rozumiem, definiuje klasę średnią. O tym mówi profesor Domański, socjolog, że są nie tylko ci, którzy ileś zarabiają, ale ci, którzy tworzą miejsca pracy. Tak? Jak najbardziej. Pełnią określoną rolę w społeczeństwie. Nie ma, i tak dalej, i tak nie ma dalej. Jasnej, tak, że to nie są tylko, to nie jest tylko suma pieniędzy, no ale oczywiście, bo która nie ma jasnej, co miesiąc wpływa na nasze konto. Nie ma definicji, tak, nie ma jasnej definicji klasy średniej. Zresztą, jak liczna jest ta klasa średnia w Polsce w tej chwili, pana zdaniem? Ja jestem socjologiem, więc mam zazwyczaj bardzo dużo różnych definicji pod ręką, więc zacznę od tego, jak się ludzie definiują. To jest ciekawe, bo jako klasa średnia definiuje się w badaniach około 70% ludzi. No czyli bo rozumiem, większość, że chodzi o aspiracje. Każdy chciałby być, tak, w tej klasie. Poczuć się lepiej. Tak, dokładnie tak. I też myślą o tym, jestem średni, bo nie jestem bardzo biedny. Radzę sobie. I to jest takie myślenie w kategoriach klasy średniej, że nikt nie musi mi pomagać, żebym przeżył do pierwszego. Ale to straszne. Ale, tak, ale to jest bardzo szeroka definicja i moim zdaniem nie do końca trafna, bo jednak klasa średnia to jest często wyższe wykształcenie jednak, dość wysokie zarobki, to znaczy w moim przekonaniu w Polsce od 7 do właśnie 15 tysięcy brutto i często majątek, z którego czerpie się jakieś zyski.
I to definiuje klasę średnią. I właśnie jak słyszę, że minister Patkowski chce zmniejszyć klasę średnią, żeby dołożyć tej tak zwanej klasie wyższej, to obawiam się o tych specjalistów, informatyków, lekarzy, nie wiem, grafików, którzy naprawdę są kreatywnymi pracownikami. Będą mieli takie poczucie, że zostali ukarani za to, że Panie pośle, dla informatyków to tam były zapowiedzi dość istotnych i pozytywnych zmian podatkowych, o ile ja pamiętam. Nie wiem, co się ostanie w nowym czy w Polskim Ładzie, ale zapowiedzi były dla nich pozytywne i nawet takie budzące zdziwienie, bo to jest akurat ta grupa zawodowa, która i tak zarabia nieźle. No właśnie, ale to będzie tak, że będą kolejne wyłączenia, system się będzie komplikował, ludzie będą, nie wiem, rejestrować firmy informatyczne, chociaż będą pracować jako, nie wiem, prawnicy na przykład. Ja się boję komplikowania systemu, lepiej go zaprojektować tak, żeby on obejmował szerokie grupy, był prosty i uniemożliwiał jakieś takie uciekanie, szukanie luk w systemie. No to nikomu nie będzie drugiej grupy podatkowej w Polsce. Pan Marek Jakubiak z pytaniem. Ja bym zapytał pana profesora, skoro przy socjologii jesteśmy, ile procent Polaków pracujących płaci drugą grupę podatkową? Wskakuje w drugi próg, tak? Tak, tak. Panie profesorze, pamięta pan to? Z tego, co pamiętam, to jest dość mało. Nie wiem, czy to nie jest około 15% podatników PIT-u. Od 2 do 4%. Więc, bo jest też takie kryterium, które mówi, że ten, kto wpada w drugi próg podatkowych, to jest ta klasa, klasa średnia. Ale to by było zupełnie w kontrze do tego, co pan minister Patkowski nam ogłosił. Dlatego mówię, że do tezy buduje się fakty. Natomiast mamy dramat w Polsce, ponieważ w Polsce nie ma klasy średniej. A jeżeli te parę procent płaci ten drugi próg podatkowy, ten progresywny, panie profesorze, tu chcę jeszcze raz zaznaczyć, podatkowy próg, to my się nie skupiajmy na tym, żeby dzielić ludziom pieniądze w kieszeni, tylko robić tak, żeby jak najwięcej zarabiali, a nie jak najbardziej ich obkładać podatkami. Dlatego podniesienie... Odpowiem panu, 1 300 000 wpada w Polaków, wpada w drugi próg podatkowy, czyli więcej niż powiedział pan i mniej niż powiedział pan. Dlatego pan podniesienie kwoty, tutaj odnosząc się do pana posła Jakubiaka, to jest, no jednak jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000, no to jest diametralne Kukiz podniesienie. 15. Jednocześnie... Ale jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że dlaczego właśnie taka decyzja. No bo tajemnicą Poliszynela jest to, że mając milion dużo łatwiej zarobić kolejny, niż nie mając miliona zarobić pierwszy. Ja tylko chcę powiedzieć, panie pośle, że zdaje się, że trwa w tej chwili to wasze spotkanie z Porozumieniem. Tak, z którym się ścieracie dość mocno w sprawie Nowego Ładu. Myślę, że pytanie, co z tego wyniknie, co się z tego wszystkiego ostanie i czy w ogóle uda się wam te założenia obronić. My mamy jeden taki pozytyw, mamy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli pan prezes coś negocjuje, to można mieć taki wewnętrzny spokój. Taki wewnętrzny spokój, że będzie dobrze, bo tam w Platformie tam najpierw Schetyna, później pan Budka, teraz pan Donald Tusk. Jakby ich tak zmiksował i tylko napisać tekst bez podpisu, kto co mówił, to wyszłoby, że mówią to samo. Czyli, antypis. Czyli pan mówi, a my mamy zaufanie, mamy mądrego prezesa, mądrego premiera. Będzie musiało podporządkować, krótko mówiąc, tak? Niekoniecznie podporządkować. No to, co pan prezes Jarosław Kaczyński wymyśli, no to jest dalekosiężne. Nie wszystko być może powie, ale pośle, wiele wymyśli. Ale napiszą, że pan jest Jezusem po prostu. Wie nie pan? Jestem, jedna podstawowa rzecz. Jedna podstawowa rzecz. Można pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego lubić, bądź można nie lubić. Ale chyba nie ma zdroworozsądkowej osoby, która by zabrała to, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest wybitnym intelektualistą, że jest silny intelektualnie. My nie dzisiaj w programie, tylko o tym, że chciałam powiedzieć, średnia europejska jeszcze z 19 roku zarobki to jest 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, netto. Więc Maciek Gdula jeszcze przez chwilę. To znaczy, że... I właśnie dlatego jest Polski Ład, żeby w ciągu tej najbliższej dekady dogonić średnią europejską. Strasznie, po to jest właśnie daleko. Polski Ład. I ta klasa średnia to też by była daleko bardzo.
No, na pewno ta idea, żeby dogonić Zachód, jest cały czas dla Polaków bardzo ważna. No to jeżeli też myślimy o dodatkowym opodatkowaniu na przykład tych specjalistów, którzy zarabiają około, nie wiem, 12 tysięcy na przykład, to musimy mieć w tyle głowy, że to są na przykład informatycy albo lekarze, którzy znajdą dość łatwo zatrudnienie za granicą. Ale dla lekarzy będzie specjalna ulga. Marek Jakubiak usłyszał o dodatkowym opodatkowaniu, to się skrzywił. Będzie dodatkowa ulga, zarówno dla lekarzy, dla informatyków. Jest IP Box, 5% podatek dla informatyków. Ten socjalizm po prostu trzeba wyrosnąć z tego socjalizmu. Jak ma, to mu zabrać, bo ja nie mam. Tak nie działa gospodarka. Trzeba mieć aspiracje, trzeba ludzi budować. Ludzie muszą zarabiać, Marek Jakubiak, a nie zabierać. Robert Gontarz, Maciej Gdula i... Dziękuję za rozmowę. W raporcie. A co w raporcie, Przemku? Dobry wieczór. A u nas, proszę państwa, bitwa o maseczki, bo okazuje się, że ich obowiązek noszenia na przykład w sklepie wciąż wywołuje skrajne emocje, a zwrócenie uwagi komuś, że maseczki nie ma albo mają na brodzie, niestety czasami kończy się fizyczną agresją, a nawet rękoczynami. Pokażemy państwu konkretne przykłady. Sprawdzimy też, czy osoby zaszczepione powinny obawiać się nowych groźnych wariantów koronawirusa. I o tym w raporcie już za chwilę. A to była debata dnia. Raz jeszcze dziękuję moim gościom. Do zobaczenia jutro 19:50. Spokojnego wieczoru. Kłótnie i bójki o noszenie maseczek. Jaki panie? Jeżeli frustracja trwa przez jakiś czas, ona będzie przechodziła w agresję. Czy Polacy przestali bać się pandemii? Więcej agresji jest ze strony osób antycovidowych. Więcej w raporcie dziś o 21:00. Wydarzenia to główne źródło aktualnych informacji w Polsce i najpopularniejszy program informacyjny w kraju. Tworzymy najbardziej wiarygodny i obiektywny serwis informacyjny. Wydarzenia. Codziennie o 18:50 w Polsacie i Polsat News. Jesteśmy zawsze w centrum.